Widzów na YouTubie, witam ponownie. Budzi nas tutaj dźwięk płonących potworów, tak więc za chwilę wyruszamy na powierzchnię. No i tak, ruszamy zgodnie z planem na polowanie. Do upolowania przynajmniej 10 porcji pożywienia. Okej, teren czysty, więc ruszamy od razu na polowanie. No i tak jak mówiłem, 10 porcji, najlepiej baraniny. Wieprzowina też może być. Powiększymy nieco nasz zapas. No i fajnie by było, gdybyśmy po drodze gdzieś tam wypatrzyli może jakieś żelazo. To by było naprawdę ekstra. Przypomnę, że brakuje nam jednej, jedynej grudki do tego, abyśmy mogli wytworzyć żelazne dłuto, które zapewni nam naprawdę bardzo duży postęp. Tu mamy jakąś jaskinię. No, będziemy mogli tutaj wrócić, ale dopiero z pochodnią. Bez pochodni tutaj nie ma sensu wchodzić w ogóle. To już mamy miejsce bardzo dobrze zbadane. Tutaj wiemy, że wszystko, co było, to wydobyliśmy. Ewentualnie tam jeszcze możemy zejść z pochodnią. Tamtego kierunku na wprost jeszcze nie badaliśmy. Dobra, ale zajmijmy się tym, po co tu przybyliśmy, czyli polowaniem na zwierzęta. Troszeczkę mi uciekła ta owca, ale zaraz ją sięgniemy. Uważajmy na krowę. Ona troszeczkę mogłaby nam tutaj pokrzyżować plany swoim kopniakiem. No, co prawda, jakiejś dużej krzywdy w tym momencie nie powinna nam wyrządzić, ale zawsze trzeba to mieć na uwadze, bo nie zawsze będziemy w pobliżu tych krów, tak jak teraz, z pełnym paskiem zdrowia. Dobra, coraz dalej zapuszczamy się tutaj w głąb tego lasu. Tu mamy jakąś kolejną rozpadlinkę. A, tutaj wydobywaliśmy żelazo. Ok, to jest to miejsce, z którego na poprzednim streamie tak pośpiesznie wracaliśmy. Ok, gdzieś tu zombie słyszałem. Oddalmy się więc może trochę. Węgiel. Tu mamy zombie. Ciekawe, czy tam nie mamy spawnera. O, szkielet. Okej, dobra. Czyli ta jaskinia jest dosyć niebezpieczna. Dajmy czegoś bezpieczniejszego. No i przede wszystkim poszukajmy jeszcze zwierzyny, bo mamy tylko 3 porcje baraniny. Dobra. 5 porcji, świetnie. Zbliżamy się do dżungli powoli. Tu mamy dżunglę. Jeszcze gdzieś słyszę owce. Ok, jest tutaj. Dobra, 7 porcji, świetnie. No i tu mamy kolejną owcę. Ok, chyba zapolujemy na tą. Dobra, 9 porcji. I może tą jeszcze jedną upolujemy i będziemy wracać. Dobra, 11 porcji. No, dość mocno zgłodniliśmy. Dlatego postarajmy się w miarę ekonomicznie wrócić. Przy okazji rozglądając się. A, jeszcze jedna porcja nie zaszkodzi. Przy okazji rozglądając się za jakimiś jaskiniami na powierzchni. Dajmy na tamtą krowę.
No, znowu słychać gdzieś tu zombie. No, mam nadzieję, że poprawnie obraliśmy kierunek powrotu. Troszeczkę szkoda by było, gdybyśmy nie wrócili z tym ładunkiem. Dobra, okej, jest chyba ta rozpadlina. Tak, to jest ta rozpadlina, z której mamy przygotowane schody. Czyli jesteśmy już dosyć blisko. Dobra, mamy pekisz, ale spokojnie powinniśmy zdążyć wrócić, tym bardziej, że jeszcze słońce nawet nie schyla się ku zachodowi, więc spoko. Gdzie mamy półpłyty? Tutaj. Też od razu już starajmy się je układać, tak żeby sobie tutaj tą drogę czynić coraz bardziej taką ekonomiczną, żebyśmy mniej energii tracili na jej pokonywanie. A tutaj strasznie nas te trawy spowalniają. Dobra, jak stoimy z czasem? No, już mamy takie wczesne popołudnie, bym powiedział, ale w odpowiednim momencie wchodzimy do kryjówki. Akurat już zaczynało nam przygasać. Dobra, i mamy tak, dwa w bok. Tutaj mamy dwa w bok. Zobaczmy, ile mamy na górze. Trzy mamy. Dobra. Czyli na razie tego nie będziemy rozkopywać, tylko sobie po prostu poszerzymy. Powiększmy sobie tutaj o jeden. Dobra, ok. Myślę, że na razie tyle wystarczy. Ok, baranina jeszcze się nie wypiekła, ale trochę tutaj jej mamy. Trzy sztuki mamy półpłyt. I te półpłyty myślę, że ułożymy sobie tutaj. Tak, żeby już przygotowywać jeden z naszych szlaków w tą stronę. Dobra, tu mamy nasze wyjście. Zrobimy tutaj coś takiego. No i dobra, tutaj teoretycznie moglibyśmy jeszcze jeden rząd tego wału ziemnego dobudować. Natomiast chyba nie ma na razie takiej potrzeby. Dobra, zobaczmy, czy tam się piekło pożywienie. Oczywiście, że tak. Zjedzmy coś. No i dobra, super. Mamy tutaj przygotowany zapas pożywienia. Tak więc będziemy mogli to wykorzystać w dniu następnym do kopania gliny po prostu. Będziemy mieli wystarczającą ilość energii, żeby móc wydobyć sobie tą glinę. Dobra, mamy sporo przędzy. Myślę, że no tak, mamy 8, więc 4 będziemy mogli sobie z tego przygotować. Myślę, że warto się tym zająć. Tak, żeby ten czas jakoś produktywnie spędzić. Mamy tak, na całą noc do wypieczenia 15 porcji baraniny, przygotować 4 przędze,
Także myślę, że dosyć takie konkretne zadania. Z dwóch przędzy przygotujemy sobie na pewno od razu czapkę. Z tego względu, że ta nasza już jest w połowie zużyta, więc chcemy mieć kolejną na zapas. Odłożymy ją sobie do ekwipunku i tam będziemy ją przechowywać. Ok, mamy kolejną porcję pożywienia gotową. Dobra, możemy od razu sobie zjeść. Nie kości, tylko jedzenie chciałem przełożyć. Dobra, i jedziemy dalej z tą przędzą. No szkoda tutaj, przydałaby nam się trzcina, ona nie tylko przyda nam się na koszyki, których tak naprawdę już nie potrzebujemy, bo mamy skrzynię w świątyni, natomiast przydałaby się ta trzcina na wykonanie okienek. Moglibyśmy sobie w tym wale ziemnym przygotować okienka, przez które moglibyśmy obserwować teren, zanim wyjdziemy z kryjówki. No ale może z czasem do tych bagien też dotrzemy. Dobra, mamy przędzę przygotowaną. Także przygotujmy od razu. A, zostawiłem tamtą przędzę w skrzyni. No dobra. To zajmiemy się od razu przygotowaniem następnej. Czasami przerywa to wyplatanie tej przędzy, nie wiedzieć czemu. Dobra. O tak, 1/3 już mamy zrobioną tej przędzy. Świetnie. Mamy też wypieczoną kolejną porcję baraniny. No tym razem już chwilę się wstrzymamy ze zjedzeniem jej. Bo mamy tutaj... No nie mamy, nie brakuje nam dwóch ikon pożywienia. No a też nie chcemy, żeby ten żółty pasek, który rośnie na naszych tutaj paskach pożywienia, jakoś specjalnie się rozrósł, to ten pasek oznacza tkankę tłuszczową i ona z czasem zaczyna wpływać na poruszanie się naszej postaci. Dobra, mamy kolejną przędzę praktycznie gotową. Dobra, przygotujemy sobie jeszcze jedną. No właśnie, i tak maczugę kościaną, no mamy jedną kawałek. Dobra, na razie następnej nie będziemy przygotowywać. Dobra, mamy kolejną porcję baraniny gotową. Także no tutaj całkiem przyjemny zapas sobie
poczynimy na następny dzień. Dobra, mamy troszeczkę brzozy, mamy troszeczkę dębu, także tutaj opału nam nie zabraknie. No ale cóż, no teraz jedynie to żelazo nas troszeczkę blokuje z rozwojem technologicznym. Dłuto umożliwiłoby nam wytwarzanie bardziej zaawansowanych receptur, w tym kilofa, który pozwoliłby na efektywne wydobywanie skał. Co prawda tylko pierwszej warstwy skamieniałości, bo tutaj w Better Than Worlds mamy podział na, tego co pamiętam, trzy warstwy skamieniałości. Pierwszą możemy naruszyć tylko kamiennym kilofem, drugą żelaznym, trzecią tylko diamentowym. Czy tylko, no te wyższe strefy można jakby wyższym tierem ruszać, tak? Czyli kilofem można pierwszą, drugą, trzecią diamentowym, natomiast żelaznym pierwszą, drugą, kamiennym tylko pierwszą, tak? Dobra, mamy pająka na powierzchni i tak właśnie się zastanawiam, czy go tutaj nie sprowokować do splunięcia nam sieci. No chyba tak zrobię. Tak, żeby sprawdzić, czy uda nam się ją wydobyć. No tutaj nic nam się nie może zapalić, bo nie ma co. Dobra, świetnie. Wygląda na to, że jednak te pajęczyny będziemy mogli pozyskiwać w ten sposób. Ekstra. No to fantastycznie. Dobra. Super, będziemy mieli ułatwione pozyskiwanie pajęczyn. Fantastycznie. Dobra, mamy kolejną porcję baraniny wypieczoną. Cztery już mamy na zapasie. I zatknę tutaj ostatnią porcję przędzy na naszych drutach. To już przełóżmy. Przygotujmy też z tego półpłytę. No i dobra, zjedzmy. Bo już zgłodniliśmy odpowiednio. I przygotujmy ostatnią porcję przędzy. Dobra, baraninka się wypieka, przędza się plecie, świetnie. Teraz tak, rano ruszamy po glinę. Kurde, no naprawdę fajnie by było to żelazo gdzieś wypatrzeć. Tak się zastanawiam jeszcze, gdzie ono by mogło być. Dobra, dołóżmy też do piecyka, żeby nam tutaj nie wygasło. No i dobra, zakończymy latanie przędzy i też na tym zakończymy ten odcinek. Dobra, wszystkim na YouTubie dziękuję za uwagę. Zapraszam na
Następny odcinek.